Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj będzie taki połączony filmik, będzie kilka tematów, ale głównie będzie to wyprawa na nowy towar, na wagę, na Elsnera do ciuchów w Krakowie oraz wyprawa do modelniczki w Krakowie, to jest Factory Outlet, czyli sklep, taka galeria wyprzedażowa, gdzie ja zwykle odwiedzam jeden sklep, który mam na celu, to jest Intimissimi i Calcedonia połączone, ale czasem też przechodzę przez jakieś butiki, więc zobaczycie relacje z tego wyjazdu połączonego i pokażę Wam, co udało mi się kupić zarówno w Lumpeksie, jak i właśnie na wyprzedaży ostatecznej w Calcedonii, czy też w Intimissimi. Obie rzeczy były tutaj faktycznie razem, bo kupiłam zarówno rajstopy, jak i takie rzeczy ubraniowo-bieliźniane. Także zapraszam na ciąg dalszy, jeśli interesuje Was to, taka tematyka second handy, też modne stylizacje oczywiście, to zasubskrybujcie kanał, będzie to dla mnie ogromna pomoc oraz polubcie koniecznie filmik. Będzie też króciutka przebitka takich stylizacji codziennych moich, bo stwierdziłam, że będę co jakiś czas nagrywać, w co jestem danego dnia ubrana, żebyście widzieli, jaki jest mój codzienny styl, jak dobieram sobie ciuchy, w czym lubię chodzić po prostu. Także zapraszam. Cześć kochani, witam się z Wami. Dzisiaj dzień pracujący mój. Idę na zakupy, idę do sklepu. Chciałam Wam trochę nagrać znowu jakichś stylówek takich moich codziennych. Dzisiaj jestem w tej mojej oversize'owej kurtce z H&M. Takiej puchówce cienkiej. Ona jest cienka naprawdę, słuchajcie, to nie jest... Dzisiaj jest mróz, ale jest też długa, więc to, że jest nie za gruba, to mi trochę kompensuje właśnie jej wielkość i jej długość. No i mam do tego chustę taką z wełny. Bardzo fajna jest ta chusta, bo ja sobie ją też zakładam na głowę. Robię sobie z niej zarówno szali, jak i właśnie kaptur tak jakby. Zaraz Wam się pokażę w tym kapturze. Dzisiaj zdecydowałam się, ponieważ idę mierzyć ciuchy, właśnie wygodnie jest mi zawsze w takiej szerszej spódniczce, można coś wciągnąć pod spód. Albo leginsy, albo właśnie raczej spódnicę wtedy wybieram. Bluzkę, pod bluzką też mam taką podkoszulkę z wełny, z jedwabiem, bo no bo w razie czego jak ściągnę sweter, to mogę coś wrzucić jeszcze i mierzyć na siebie, a tak to bym nie mogła już góry ściągać. No właśnie, wełniana spódniczka, traperki, kaszmirowy sweter niebieski, tak wygląda to. No i jak widzicie właśnie tak to działa, to jest fajne, cieplutkie z wełny, mam taką chustkę. Bawlinka. Można to oczywiście tak bardziej jako, o, jako taki kaptur sobie dać. Mój plecaczek jasnoszary ze skóry, który jest wygodny jak robię zakupy. Także nara! Cześć kochani, witam Was kolejnego dnia. Dzisiaj jest sobota. Idę do pracy i do sklepu oraz na zakupy też jadę potem. No i dzisiaj wygodna stylówka do mierzenia. Spódnica, pod którą można też mierzyć nawet ewentualnie spodnie albo inne spódnice. Dość obcisły kaszmirowy golf. Mam też podkoszulek w razie czego, gdyby coś trzeba było mierzyć bezpośrednio, prawie. No i teraz wierzchnia. Mam puchową kurtkę od Moncler. Tą taką szarą, jest mega cieplutka. Taka bardzo oversize'owa, więc wszystko się pod nią mieści i marynarka i wszystko, ale nie mam marynarki. No i plecak, żeby było wygodnie robić zakupy. Tam mam też torby wielorazowe, żeby zapakować ewentualne zdobyczy. No i zobaczymy. Cześć kochani, witam się z Wami z ciuchów na Elsnera ponownie. Tym razem na nowej dostawie. Chyba to jest już wiosenny towar, chociaż dopiero styczeń. Jestem bardzo ciekawa, co się uda znaleźć. Zobaczymy się w przymierzalni. Idziemy już na górę do ciuchów. Była dostawa jedynie na wagę, ale oglądam też rzeczy wycenione. Tutaj widzicie akurat buty z wyceny. No niestety, tutaj mimo, że jest już tuż przed wymianą towaru, rzeczy nie zostają przecenione, więc wycena jest dosyć droga. No i tutaj mierzę właśnie rzeczy też z wyceny, między innymi ta sukienka była z bardzo fajnym składem, połowę wełny. Była troszkę mała, miała bardzo wysoko stan, więc jej nie wzięłam, bo też cena nie była dosyć, nie była zbyt niska. Słuchajcie, fajna marynara, ale też z wyceny i niezbyt miała dobry skład, więc to w ogóle moim zdaniem się nie opłacało. Zamszowa, krótka kurteczka, ale była przebarwiona, no mimo tej wysokiej ceny.
No i tutaj mam rzeczy z wagi. Tutaj macie jedwabny żakiet w bardzo dużym rozmiarze, chyba 2 czy 3 XL. Vintage żakiet, taki artystyczny. Spódnica również w bardzo dużym rozmiarze. Naprawdę, naprawdę fajna, słuchajcie, i dobrej marki, z bawełny 100%. Również duża kurtka z bawełny. Zobaczycie te rzeczy, później mierzymy. Więc tutaj tylko tak się pokazuje poglądowo. I sukienka z kosa, z super materiału. I w ogóle bardzo nowoczesnym, fajnym kroju. Tutaj był świetny żakiet z wełną, ale też bardzo wysoko wyceniony na wycenie, więc nie wzięłam. No i mamy piękne skórzane buciki wieczorowe lub sandałki na lato. No, ponieważ byłam w okolicy, więc pokazuję Wam dzisiaj, może będą jakieś fajne wyprzedaże, o, ultra wyprzedaż. Factory Outlet, ale to jest masakra, jakie są kolejki. Jesteśmy w Benettonie. Wiecie co, to jest jeden ze sklepów, który lubię odwiedzać. Czasem tam bywają fajne składy, chociaż tutaj te przeceny nie były takie aż znowuż ogromne, no, chociaż większe niż w Zarze z drugiej strony. Tutaj na przykład akrylowy sweter za naprawdę aż śmieszną cenę, bo większość stanowił akryl, 156 zł, gdzie większość składu sztuczna to dla mnie jest lekka przesada, a nawet ciężka przesada. Ale te sweterki z kaszmiru, tu chyba było 100% albo duża dominacja kaszmiru, wydaje mi się, że 100%, były naprawdę fajne. Ten różowy sweterek w rozmiarze XS bym kupiła. Wiecie co, no może nie nastawiałam się na to, żeby stówkę na sweter wydać, więc nie byłam taka bardzo napalona, ale fajny był. Naprawdę fajny i fajny skład. No i tutaj troszkę zwolniłam, żeby pokazać, jak właśnie wchodzę do Intimissimi i Calcedonii. I Tezenis tam jest też chyba. Tak, tu jest outlet właśnie. I mierzę sobie tam kilka rzeczy. A mianowicie tutaj jest akurat golfik z wełną i wiskozą. Bluzeczka z takim samym składem, ale ta bluzeczka była zbyt cienka, podobnie jak ta. I trochę mi się nie podobało, jak leżały w ramionach. Były takie, jakieś takie zbyt opięte i zbyt takie jakby sflaczałe. Co innego jako taki golfik pod spód. No i tak, jesteśmy z powrotem. Dość długa relacja, ale kto jest zainteresowany zakupami jedynie, to może zawsze sobie przewinąć. I teraz pokażę Wam najpierw oczywiście z towaru wagowego w ciuchach rzeczy. Nie kupiłam tam dużo rzeczy, wiecie co? Ja zazwyczaj nie jeżdżę na te wagowe towary. Jednak mimo wszystko w tych sklepach ta waga nie jest aż taka interesująca. Czasem zdarzają się pojedyncze perełki, dlatego stwierdziłam, że raz wyjątkowo pójdę na tą dostawę wagową. No i udało mi się kupić kilka perełek i co ciekawe, to są perełki głównie w rozmiarze XXL, bo stwierdziłam, że będę szukać nietypowo właśnie takich większych rzeczy, bo rzadziej mi się takie rzeczy trafiają, a skoro już tam przyjechałam specjalnie, no to coś kupiłam. No i słuchajcie. Naprawdę fajne jakościowe rzeczy kupiłam. Pierwsza rzecz to jest bardzo ładna boho spódnica z bawełny czystej i też fajnej marki. Ona, słuchajcie, jest od Gundrun Sjörlen? Chyba tak, Sjörlen albo Gurdun Fjörlen, nie wiem. Takie, tak, zobaczcie, tak wygląda metka. I ta metka jest dosyć taka skandynawska z napisu, więc jest to firma, którą już miałam. Jest tutaj ściągnięcie takie. Naprawdę spódnica jest bardzo ładna, już Wam pokażę szczegóły, tylko o, jest tutaj, widzicie, takie coś, więc może być to do rozmiaru nawet 2XL, bo jest dosyć duży obwód, ale można sobie też ściągnąć i mieć na L-kę, bo de facto z metki wynika, że jest to spódnica w rozmiarze L. Można sobie właśnie ściągnąć pas do takiego rozmiaru. No i na mnie nie ma sensu, ale widzicie teraz, jak jestem tak, zdejmę ten sweterek wierzchni, to Wam pokażę, jak taka spódnica fajnie się może układać i zobaczycie zaraz też szczegóły. I wygląda to w ten sposób. Tutaj ma wiązanie z boczku, piękne kolory, ma przepiękne kolory. No i jest naprawdę w super stanie. Może być i na zimę, jak widzicie, do golfa, do swetra, do marynary nawet. Też będzie wyglądać fajnie, zwłaszcza do takich butów typu trapery, jak mam na sobie.
Bardzo, bardzo fajny materiał. I to jest naprawdę taka letnio-wiosenna spódnica, ale jakby dać halkę albo bardzo grube rajstopy, to można właśnie stylizować w jesień, zimę. Zobaczcie, jakie piękne ma wykończenie dołu. I tutaj też jest ten dół kompletny, takie haftowane, śliczne kolory, naprawdę. No bardzo, bardzo ładny wzór spódnicy i słuchajcie, wiecie co, ta waga, powiem Wam, że właśnie dlatego też głównie nie jeżdżę, bo ta waga na nowym towarze, jakościowo rzeczy tak ogólnie różnią się, no niestety, od wyceny, a wcale nie wychodzi tak tanio, wiecie co, marynarka jedna wyszła tam prawie 30 zł, więc prawie tyle co na wycenie, ja nie wiem jaki to ma sens do końca, no ale dobra, ale wygrzebałam z tych tysięcy ciuchów aż 4 rzeczy, więc widzicie, no coś tam się udało, mimo wszystko. I takie wybrałam raczej lżejsze rzeczy, żeby to w ogóle było opłacalne. Skoro dla siebie też nic nie znalazłam, to próbowałam znaleźć coś innego. Śliczna spódnica, naprawdę. I słuchajcie, do tej spódnicy pasowałaby kurtka też, którą znalazłam. I też jest to kurtka, słuchajcie, marki Loft Fashion. Tak wygląda. Bardzo fajna też kurtka. Bardzo jakościowa. Tą kurtkę Wam tak zarzucę na wierzch, bo zawsze fajnie mieć pojęcie, jak coś wygląda. No jest to na mnie, jak widać, duża kurtka, ale naprawdę jest w stanie praktycznie idealnym. Rozmiar 44 tu jest napisane. Na pewno to jest co najmniej 44, bo wiecie, te skandynawskie rozmiarówki też są większe. I tu mamy, słuchajcie, 55% lnu i 45% rayon, czyli wiskoza inaczej mówiąc. Jest ona z takim... Właśnie, to jest sztuczne, to jest taka jakby oddychająca podszewka. Bardzo fajnie zrobiona. Zobaczcie, tutaj ma taką kieszonkę na coś, na przykład na mały portfelik albo na telefon mniejszy. Tu ma kieszonkę, jest zapinana na damską stronę, więc jest to damska kurtka w pięknym kolorze beżu, takim z różem. Naprawdę super. Wszystko tu funkcjonuje, bo zamek zamykałam, więc już Wam pokazuję. Bardzo, bardzo fajna kurtka, super skład. Fajny, no patrzcie, jak super wygląda. I na pewno ten materiał jest impregnowany, bo to czuć, więc ona będzie troszkę wodoodporna. Może nie jakoś bardzo, bo to nie jest jakaś taka podgumowana kurteczka, ale patrzcie, tutaj sobie można, o, spinać. Jest też taki ściągacz na dole, w którym byście mogły sobie też ją docisnąć, żeby była przeciwwiatrowa, bo to troszkę przeciwwiatrowe na pewno jest, bo ten materiał, tak jak mówię, jest taki sztywniejszy, lekko impregnowany. I jakby ktoś chciał, o, dół sobie ściągnąć, żeby wiatr nie podwiewał nam. Taka właśnie na wiosnę superowa kurteczka z bardzo jakościowymi guzikami. O, taka teraz wyszła sportowa, jak się ściągnęło ten dół, ale wtedy nie, właśnie nam nie wieje, więc jest spoko. Jestem naprawdę zadowolona z tej kurtki, no a tak jak mówię, na nowym towarze, na wagę, te rzeczy wcale nie są takie tanie. Na przykład na wyprzedaży normalnej takiej po kilka złotych jest dużo taniej, a tutaj jednak kilkadziesiąt złotych za kilo za tą wagę jest, więc słuchajcie, tak to wygląda. No w każdym razie bardzo, bardzo fajnej jakości rzecz. W rozmiarze myślę, że spokojnie LXL. Tak jak tam pisze 44, jest napisane. Kolejna rzecz jest taka vintage i wiecie co? Jest tutaj jedno takie miejsce lekko zaszyte, ale ja tam zamierzam zrobić taką ozdobę, która jest w stylu tej kurtki, więc w ogóle nie będzie tego widać. Kurtka z jedwabiu. W rozmiarze też bardzo dużym, 2XL. No właśnie, mówię, że same duże rzeczy mi się udało tym razem kupić. I fajnie, bo często jest problem z tymi dużymi rzeczami. I właśnie często ich nie mam, nawet piszecie mi, że nie mam dużych. 70% bawełna, 20% jedwab, 10% sztucznego. Pewnie te ozdoby są ponaszywane, są sztuczne, tak domyślam się. Ale czuć, że materiałem jest jedwab między innymi. Patrzcie, jaki piękny kolor. Taka wiosenna kurtka. Ona jest takiego... Ona jest taka jakby troszkę spłowiała z koloru, no ale tym się nie przejmujemy. To jest taka artystyczna rzecz w takim stylu, że może wyglądać na trochę taką spłowiałą, bo zobaczcie, ma taki jakby przecierany kolor, ma dużo tych wzorów, no i piękny tył, zobaczcie, tak to wygląda. W
stwierdziłam, że jest na tyle ciekawa, że może ktoś się akurat właśnie nią zachwyci, no i że jest ze świetnych materiałów przede wszystkim. Zarzucić ją mogę, chociaż oczywiście wiecie, że to nie będzie wyglądało na mnie, no bo to będzie zwisać z wszystkich stron, ale o, no widać już, że nawet te ramiona są takie bardzo, bardzo oversize'owe. No ale wiadomo, to jest 2XL, więc tu się nie ma co dziwić. Nawet może do 3XL będzie ta kurteczka. Tak. Widzicie, tutaj też ma takie jakby spłowiały kolor. Jest w ogóle taka w takim efekcie właśnie w stylu boho. Więc ja się tutaj nie czepiam, że te kolorki są takie nierówne. Ale moim zdaniem jest bardzo, bardzo urocza i na przykład do jeansów na wiosnę będzie bardzo fajnym, ciekawym vintage, takim retro dodatkiem. Mnie się to spodobało w każdym razie i bardzo fajna rzecz moim zdaniem. Bardzo fajny materiał, więc jest ok. Słuchajcie, jeszcze jedna bardzo jakościowa rzecz i też w dużym rozmiarze. Już Wam powiem, to jest sukienka z marki COS, teoretycznie L. Taka oversize'owa sukienka, w bardzo dobrym, super stanie, zobaczcie. Właściwie jest idealna, bardzo fajny ma też skład i to jest taka sukienka tunika w stylu sportowym, takim dresowym. Ma tutaj taką jakby nakładkę, widzicie? O. Ale normalnie jest tutaj to sukienka, bo ma też warstwę długą, czyli to, ten wierzch to nie jest takie krótkie, tylko to jest właśnie część tego przodu. Przód jest normalny, o taki. Czyli normalnie jest to sukienka, nie żadna tam tunika z krótszym przodem, po prostu ma taki ciekawy krój. Piękny granatowy kolor, już Wam powiem też jaki ma skład dokładnie. Jak mówiłam, firma COS, 71% wiskozy, a wiskoza, nie bawełna, no widzicie, ale jest bardzo gruba ta wiskoza i trochę robi takie wrażenie bawełny, bo jest taka, taki jersey tkany tak grubo bardzo, ale rzeczywiście jest dość ciężka, więc bardziej jest to wiskoza rzeczywiście w dotyku. Zmyliło mnie trochę wyglądowo, bo jest taka właśnie bawełniana z wyglądu dosyć. Ale bardzo ciekawa sukienka. Spróbujemy ją chociaż tak przyłożyć, bo tutaj wszystko będzie na mnie za duże. Aczkolwiek wiecie, tam w przymierzalni chyba się pokazywałam i nie było tragedii. O, sukienka naprawdę w fajnym stylu L, myślę, że nawet XL, bo tu też wiadomo jest to jersey, naciąga się ta sukieneczka. W każdym razie naprawdę moim zdaniem jest bardzo, bardzo fajna. O, wyjmiemy sobie jeszcze naszyjnik do nowoczesnej biżuterii. Będzie świetnie wyglądać według mnie. Buty są zupełnie imprezowe, ale bardzo fajnej jakości. Wiecie co? Tam był taki kosz z butami przecenionymi i buty są w rozmiarze 36 marki Dune. Spoko marka i jest naklejka, która tam mówi, że tutaj jest jakiś klej. Pewnie dlatego ktoś to przecenił, ale ja ten klej usunę oczywiście, bo zajmuję się takimi rzeczami, jak jest tutaj jakiś taki, widzicie? Tutaj widać, że jest klej, ale to jest właśnie tylko klej, to nie jest żadne uszkodzenie, to jest na wierzchu, to się wszystko da usunąć, tutaj też jest jakieś takie właśnie pobrudzenie. Natomiast buty są ze skórki, bardzo ładne, patrzcie. Bardzo ładne sandałki skórzane w kolorze srebrnym z niewielkim obcasem, co jest super, taką szpileczką, ale niewielką. Mogą być i na lato, i na imprezę, bo to srebrny kolor właśnie jest na tyle uniwersalny, że i w lecie będzie służył. Rozmiar 36. Przymierzę i zobaczymy jak na mnie, czy są dużo za małe, bo szczerze mówiąc przydałyby mi się srebrne sandałki. Zobaczymy. Jak nie, to pójdą oczywiście do sklepu. Słuchajcie, i to wszystko jak chodzi o zakupy na Elsnera. A teraz właśnie widzicie mnie w czymś, co kupiłam sobie w Calcedonii. Właściwie nie wiem, czy sobie, ale doradźcie mi, bo kupiłam dwa golfiki. I to te golfiki takie z Intimissimi, z fajnym składem, bo mają w sobie, tą mikrobawełnę, czy mikroviskozę, taki modal. Oraz mają też 14% wełny w składzie. Są takie bardzo cieniutkie. Takie właśnie trochę to są golfiki albo na wiosnę, albo pod spód. Ja właśnie tak jak widzieliście nosiłam z kaszmirowym sweterkiem na wierzch, ale naprawdę to są bardzo fajne basiki i wyobraźcie sobie, że co prawda ten golfik, który mam na sobie w tym takim ładnym odcieniu beżu kosztował 19 zł, więc no, też maksymalna wyprzedaż, bo one dużo droższe wcześniej były. Zresztą wiecie jak w Intimissimi kosztują te koszulki różne i golfiki i tak dalej. On był już przeceniony z
z tej przeceny, która jest w Intimissimi, w tym outlecie. Więc już taka ostateczna cena. Uważam, że 19 czy 20 zł niecałe to jest super cena za taki jakościowy, fajny, z fajnego materiału golfik. Dajcie mi tylko znać, jak wygląda w tym kolorze. Wydaje mi się, że ten beż z tym odcieniem różu takim jest dość twarzowy, nie jest taki żółty. Ale jestem ciekawa Waszej opinii, bo jak nie, to może Anusia będzie go chciała, bo ona w każdym beżu wygląda całkiem fajnie, może z wyjątkiem jakiegoś takiego bardzo żółto-bladego. A już Wam pokazuję drugą rzecz. Druga rzecz to jest golfik, słuchajcie, za 5 zł. Ten sam rodzaj golfa, tylko w kolorze takim szaro-khaki, bardzo ładny kolor. I dajcie znać, w którym jest mi lepiej. Czy w tym właśnie khaki z takim, no to jest taka zieleń właśnie z szarością połączona. Pokażę Wam tu cenę, bo żeby nie było, że coś kłamie. Tutaj była cena outletowa 61, przeceniona na 5 zł, 4,99 konkretnie. Więc sprawdzałam, czy ma jakieś wady, dziury, nic. Po prostu ten kolor, były chyba dwa takie, czy trzy takie golfiki. Faktem jest, że jeden był z dziurką zaszytą, ale ekstra po prostu za 5 zł, słuchajcie, to taniej niż w Beksie. No, a takie bejziczki zawsze się przydają. Pokażę Wam do spodni moich. No i koniecznie dajcie znać, czy uważacie, że ten beż dla mnie, tak jak tutaj mam w parze do tej spódniczki z beżem, czy właśnie khaki lepszy dla mnie, a może oba? Słuchajcie, jeszcze kupiłam też za piątkę. Właśnie ja zawsze szukam w tych rzeczach za piątkę takich bardziej jakościowych materiałów. Też cena jest piątka. I to jest akurat... słuchajcie, koszulka też z takiego samego materiału, tyle że z koronką, tak, oczywiście. I jest to Tezenis tym razem, patrzcie, bardzo fajna koszulka właśnie z wełną, z koronką, bardzo pięknym kolorze, takim ciemno-czekoladowy brąz z takim lekką nutką borda. Podoba mi się, bardzo ładna, uważam, że będzie super jako bielizna. Można też oczywiście sobie nosić to jako topik. I uważam, że jest naprawdę śliczny kolor. Jestem w szoku, że to było za 5 zł, bo naprawdę super materiał to ma i jest bardzo przyjemny ten materiał. No i to jest nowa rzecz. No i ostatnia rzecz to jest rzecz, nad którą się zastanawiałam, bo rzeczy z tą błyszczącą nitką niekoniecznie są takie bardzo praktyczne na co dzień, ale mam na lato dużo sukienek w tych fioletach i różach. I wiecie co? To jest znowu za piątkę, też z 62 przecenione. Widocznie nie schodziły właśnie te błyszczące sweterki. Też fajny materiał, już Wam powiem. Ma guziczek, oczywiście to jest nowa rzecz z metką. To jest rozmiar S. Wszystkie te rzeczy są w rozmiarze S. 72% wiskozy, włókno metaliczne i tylko 8% poliestru, więc naprawdę fajny skład. Bardzo ładny kolor i uważam, że właśnie do sukienek letnich Jako warstwa taka ocieplająca, to będzie bardzo, bardzo fajna rzecz. Spróbuję to Wam przymierzyć i dajcie znać, co sądzicie. Ja uważam, że fajny taki lejący kardiganik właśnie może być już nawet jak na jakąś tam okazję, na randkę, na coś, bo ma właśnie tą błyszczącą nitkę w sobie. Klasyczny kardigan, po prostu, z dobrego materiału. Ja naprawdę nadal jestem w szoku, że tak tanio mi się udało te rzeczy kupić i jeszcze fajne. Takie rzeczy, które w sumie mogłabym nawet kupić w normalnej cenie, tej outletowej oczywiście, bo ja tak nie chodzę po tych galeriach. Moi drodzy, no i kupiłam jeszcze rajstopy, które były, szósta para była gratis i było dużo rajstop z kaszmirem. Jeżeli macie trochę większy rozmiar, to idźcie sobie, jeśli macie takie outlety gdzieś w okolicy albo jesteście z Krakowa, to ja kupuję te rajstopy z kaszmirem i z wiskozą zawsze właśnie w Intimissimi, jak jest jakaś promocja. Kupiłam dla mamy, dla Ani i dla siebie i właśnie jedna para jest gratis. Powiem Wam, że chyba wyszło to jakieś 59 zł już wszystko. Jak normalnie te rajstopy z kaszmirem są około 50-60 zł, nawet czasem droższe za jedną parę. Więc no, uważam, że super, super zakupy. Za wszystko zapłaciłam około stówki, więc wow. Głównie jechałam po rajstopy, ale widzicie, udało się. No i jestem bardzo ciekawa, co uważacie o moich zakupach i doradźcie z tymi golfami koniecznie, jak uważacie. A tymczasem widzimy się już w kolejnych filmikach. Następny film to będzie z nowego towaru haul, ale taki naprawdę kaszmiry, wełna merino,
same mega rzeczy, jedwab. Wow, po prostu też jestem mega ucieszona, bo naprawdę przepiękne, super jakościowe rzeczy kupiłam. Zapraszam Was już na ten filmik ze stylizacjami i do zobaczenia, kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.